Cześć kochani, witam Was serdecznie. Cieszę się, że możemy znowu się słyszeć po dwutygodniowej przerwie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejny albumik dziecięcy. Będzie to kolejny miętusek na moim kanale, jak widzicie. Album obity jest tkaniną typu kłaczek w kolorze właśnie miętowym. Jest to bardzo delikatny odcień, który bardzo fajnie się zgrywa z kolekcją od Craft O'Clock Safari Friends. Być może pamiętacie, że kiedyś była dość podobna kolekcja, ale jakiś czas temu powstała do niej jakby siostra bliźniaczka z innymi zwierzątkami i pomyślałam, że właśnie idealnie pasuje mi do tutaj mojego kłaczka w kolorze mięty. Jak widzicie, album z otwieraniem typu brama, zawiązywane na wstążkę. Mamy również tutaj wytuszowaną tekturkę z napisem album. Tu już na okładce widzimy zwierzątka, bok albumu i oczywiście tył. W kolekcji są prześliczne grafiki, które starałam się w tym albumie jak najmocniej wyeksponować, a sam album przeznaczony jest głównie na format 9x13. Zobaczmy, jak wygląda w środku. Jeszcze tutaj Wam pokażę, że ma taką ozdóbkę w postaci takiego malutkiego misia. Album po rozłożeniu oczywiście zajmuje dużo miejsca. Jest to ten typ albumu, który tutaj naprawdę zajmuje kawał stołu, ale to nic, ogląda się go bardzo fajnie. Przejdziemy sobie po kolei do każdej ze strony. I tak, okładka też jest zagospodarowana na mniejsze zdjęcie, tym razem 7,5 na 10 jest to jedyne chyba miejsce w tym albumie na taki format. Mamy również tutaj dodatki w postaci chmurek, misiaczka. Kolejna strona to już taka pełnowymiarowa strona albumowa. I zaczynamy sobie od takiej dużej klapeczki. I zobaczcie, tutaj zdjęcie 13x18. Oczywiście pamiętajcie o tym, że format 9x13 to jest jakby podwójny właśnie z tego 13x18, więc tutaj można sobie wkleić dwa te mniejsze zdjęcia. A można oczywiście też takie duże. Ja lubię, kiedy w albumie są różne formaty. Sama często tak wywołuję zdjęcia w różnych formatach i tak po prostu też tworzę albumy. Ale to jest oczywiście do Waszej dyspozycji. Tutaj mamy kieszonkę. Kieszonka wykończona, jak widzicie, dziurkaczem z taką bardzo drobną falbanką. No i tu oczywiście maty na zdjęcia, niektóre maty oklejone. W kolekcji występują również tagi. Tagi można sobie wykorzystać na wklejenie takich malutkich zdjęć, na zapisanie czegoś. Ja na przykład wykorzystuję sobie je na zapisanie daty i na przykład co wtedy się wydarzyło, co ma związek z tym, co jest na zdjęciu. To jest jakby taki dodatkowy opis do zdjęcia, o, coś w tym stylu. I całość oczywiście zamykana na magnes. Kolejna strona. Tu mamy takie ala kopertki. Może to tak przypomina właśnie kopertki. A tu już mamy miejsce oczywiście na zdjęcia. 9x13. I tu środek tej karty możemy wypełnić kilkoma zdjęciami. Możemy wkleić większe zdjęcie. Możemy wkleić jakieś mniejsze zdjęcie, jeśli nie chcemy zakrywać grafiki. A tutaj mamy jeszcze takie dodatkowe kółeczko, takie trzymadełko właśnie tego taga. On tutaj się trzyma stabilnie. Oczywiście tagi w albumie można sobie umieszczać w dowolnych miejscach. Kolejna strona to belly band, tym razem w poziomie. I tutaj mamy dużo, dużo mat na zdjęcia. I tu również pojawia nam się ten większy format. 13x18, ale tak jak wspominałam, można wykorzystać go po prostu na dwa zdjęcia 9x13. Tu mamy takie książeczki. Można je sobie wykleić dwoma, trzema, czterema zdjęciami. Po prostu jak będzie przyszły właściciel sobie chciał wykleić, tak ma pełną dowolność. To właśnie jest fajne w albumach tego typu, że naprawdę można je stworzyć całkowicie, wykleić zdjęciami po swojemu. Kolejna strona. Karty, jak widzicie, otwierają nam się tak fajnie płasko, bo znowu zastosowałam ten system Stacked Dex Plusem, który bardzo często robię i on właśnie powoduje, że karty otwierają nam się tak bardziej płasko i wszystko przyjemnie się ogląda.
Tu sobie troszeczkę przesunę, bo ta karta będzie się jeszcze otwierać, ale tutaj na froncie zacznijmy. Mamy taką książeczkę na magnes. O, tu nie ma stempelków, ale tutaj też jest ten format 9x13. I tu za tym mamy chowanego taga, tutaj jakby do tej kieszonki. Natomiast cała tutaj strona nam się otwiera i pokazują nam się elementy pop-up. Jest to taka jakby książeczka na dwa zdjęcia. Będą fajnie wyeksponowane. No i tu oczywiście te przepiękne grafiki. Można je sobie oczywiście tutaj zasłonić zdjęciami, wkleić zdjęcia. Nie ma problemu. Kolejna strona, którą też bardzo lubię, to są oczywiście takie klapeczki otwierane każda w inną stronę. No i tu po raz kolejny dużo miejsca na zdjęcia, kolejny raz wyeksponowana grafika, no i oczywiście tak, na zapiski, tutaj chowamy tym razem za chmurkę. Zamykamy sobie w dowolnej kolejności, żeby tak, tylko ta klapeczka była jako pierwsza. Kolejna strona to podwójne kieszonki. I tak, w tej mniejszej mamy oczywiście tagi. Jak widzicie, tagi są w różnych wersjach. Tak było w kolekcji. No a tu już maty na zdjęcia. Znowu niektóre oklejone, niektóre nie. Ja osobiście najczęściej wyklejając album zdjęciami, lubię sobie zostawiać takie maty, które już są oklejone papierem skrapowym. Lubię sobie zostawiać nieoklejone zdjęciem, żeby jak najwięcej tych grafik w albumie się pojawiało, bo to jeszcze bardziej tak urozmaica album. Kolejna strona. Tu mamy wiązanie już na sznureczek woskowany. I oczywiście kółeczka z ćwiekami. To jest taka strona z folią. I ją się otwiera w ten sposób. I teraz do góry idzie folia, która jednocześnie nam przytrzymuje tutaj schowane już luzem maty na zdjęcia. I jak widzicie, znowu tu pojawiają się te duże maty i piękne grafiki. Tu oczywiście też jeszcze miejsce na zdjęcie. Można też sobie dołożyć i zdjęć luzem. Nie ma problemu, to wszystko się tu będzie trzymać. No i oczywiście taguś. I zamykamy sobie najpierw folia, później tutaj z boku i dół. I całość przywiązujemy sznureczkiem. Kolejna strona, przedostatnia. Mamy tutaj taką dużą klapkę, która jest oczywiście na magnes. A tu mamy już klapeczki. One są otwierane tak naprzemiennie. I zobaczcie, tutaj jest jeszcze środek również do wypełnienia zdjęciami. I zamykamy sobie wszystko na magnes. I ostatnia już strona. Tu mamy wodospad dynamiczny, taki nieregularny. I pociągając sobie za ten paseczek, pokazują nam się kolejno zdjęcia. Lubię też takie elementy dynamiczne w albumie. Dzieci też je bardzo lubią, jak coś się rusza, coś można pociągnąć. I tak prezentuje się cały album. Pokażę Wam jeszcze tak szybciutko w skrócie, jak prezentują się karty. Dodatkowo w każdej tej karcie są jeszcze tutaj z góry kieszonki. Wynika to z sposobu montowania kart, więc można tutaj jeszcze do środka umieścić sobie zdjęcia. Z tym, że polecałabym umieścić tu większe zdjęcia, po to, żeby te malutkie nie wpadły nam tam gdzieś głęboko i żebyśmy sięgając po nie, nie musieli jakby za bardzo tych kart tutaj rozchylić i nic nie uszkodzić. Więc tutaj miejsce na takie większe zdjęcia jak najbardziej. Tak prezentują się karty. I jeszcze jak widzicie, mamy tutaj na bocznej okładce coś jeszcze. I to jest takie, jak widzicie, takie grubsze jakby ala pudełeczko, tak to przynajmniej miało wyglądać, jak pudełeczko. Otwieramy sobie. A tu mamy schowaną kartkę. Kartkę do kompletu z albumem. Idealne miejsce na wpisanie jakichś życzeń. I ona jest zamykana na magnes, bo jest tutaj troszeczkę grubości. I ona jest otwierana w ten sposób. I można ją sobie postawić. Nie wiem, czy to na filmiku będzie dobrze widać. O!
W taki sposób się składa taka sztalugowa kartka. I tu oczywiście miejsce na jakiś wpis. Taki dodatek schowany właśnie w tej tutaj kieszonce. Ci, co uważnie pewnie oglądali album, zauważyli, że nie ma w nim napisów. I tak to jest prawda, na razie nie ma w nim napisów, ale to nie znaczy, że nie będzie ich w ogóle. Ten album już znalazł swoją właścicielkę i poproszono mnie, żeby do tego albumu były napisy do samodzielnego wyklejenia. To znaczy, że ja przygotowuję różne szablony, wycinam je, one będą na taśmie dwustronnej i już właścicielka albumu sama sobie wklei podpisy pod zdjęciami. Także taka opcja również jest i myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajny pomysł, bo wtedy naprawdę możemy dobrze opisać każde zdjęcie i ten album jeszcze jest przez to taki fajniejszy w odbiorze. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie znać. Jeżeli oglądaliście do końca, to proszę napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, obserwujcie mnie. Postaram się, żeby za około 2 tygodnie pojawiła się już jakaś taka jesienna propozycja. No bo za oknem już typowa jesień, a u mnie najczęściej albumy dziecięce. Także może postaram się zrobić coś na czasie. Taki przynajmniej jest plan. Także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!